Hej, cześć, witajcie w grze do Long Dark w rybie nieszczęście. Tak jest. Mamy niewystarczająco ilość miejsca. Ciężko się obracać, ale możemy. Ach. Ostatnio tutaj dotarłam gdzieś do jaskini. Ale chcę tutaj jak najszybciej przejść, bo no, tracimy czas niepotrzebnie może. Chociaż jest zimno, ale chyba nie będzie lepiej, bo popatrzcie, mamy wieczór. Mamy na trzy kreski, także no niestety. Tutaj to nie bardzo możemy coś porobić tą pogodą. Tak szybko nie mogę zerknąć nawet, no. Chciałam zerknąć, czy mamy to twarde ubrane. No dobra, tutaj miałam gdzieś przechodzić przez las brzozowy. Tak, sobie tutaj pójdę. A dopiero jeszcze te pałki. Lepiej, żebyśmy mieli łuk. Dobra, odbieramy kory brzozy. O ile jakaś będzie. No to jest spory las. To powinno być dużo. Mam nadzieję. Możemy też tu spotkać niedźwiedzia, także będzie dość niebezpiecznie. Może tam przy tych chatkach już zjem tą rybę. Żebyśmy tak no, nie śmierdzieli, nie wiem. Tutaj niedźwiedź na to zareaguje. A tak wilki to raczej, jak widzieliście, to nie podchodzą do nas, raczej uciekają. Mamy chatki. Jakąś korę brzozy proszę, to dużo. Mamy dość za taką drogę tutaj. O, mamy jelonka. Ale może nie będę się zatrzymywać jak na razie. Nie widzę żadnej kory brzozy, no. Tutaj. Powinna się dać. Tam usłyszeliśmy? Co się to stało? Jeszcze mamy tutaj. Na przynętę. Dobra. Kora brzozy, kora brzozy, patyki. Jelonek, tylko dobra. O, to niedźwiedź. Może zapolujemy na niego, co? On tu idzie w moją stronę. Może iść, bo mamy rybę. Muszę się napić. To panie niedźwiedziu, idzie pan? To jest, dobra. Dobra, on tutaj zmierza w moim kierunku. Sobie rozpala ogień. Tylko lepiej, żebyś zdążyła tylko. Właśnie, z lupy mogłam. Coś pogodnie było. Come on, little fire. Come on. O-o. Panie niedźwiedziu już tu jest. Dzień dobry, panie niedźwiedziu. Co tam słychać? Przyniósł pan jakieś herbatki? Oj, chyba czuję tą moją rybę. Czekajmy. Dajmy mu tak, żeby mnie tutaj chciał zaatakować. No właśnie. Do widzenia, panie niedźwiedziu. Haha. Ha. No troszkę za daleko, to nie znowu. To wiecie co? Prawdziwy. Prawdziwy coś tutaj. Ja nie wiem czy. A robię tutaj ognisko. Chociaż żeby zapałki nie mordować. Jakoś to żyje ten jeden węgiel, myślę.
Chciałam być bezpieczna. Właśnie da się od lupy? Nie, chociaż tyle na pocieszenie. Szybko rozpalaj, bo jeszcze mi tu zmarzniesz przez to. Tak mi się to udało pana niedźwiedzia załatwić. Ale coś szybko i tam się zaciął też przy tym drzewie. Dziwnie się zachowywał. Później stanął już na ognisku. Tak jest. No dobra. Wystarczy? No nie wiem. Jest to drewno. Okej. Okay. Ognisko na ognisku. Co tu jest? Takami, dobra. Ale chcę mieć tutaj bliżej. Myślę, że możemy zabrać mięso, tylko trzeba sprawdzić, czy to się nadaje jeść, bo... O, widzicie? Pochodnie jest zgaszona. Jest lepiej z pochodnią nie chodzić. Jestem pojedzona trochę. Zabierzmy dwa. Albo skórę najpierw. Może tak. Albo poćwiartować. No i worki, to nie? Ćwiartujmy to. Dobra, obrzanie mi tam zniknęło, ale... Oho. Bo ja chyba miałam aż na tyle ogniska. Nie, jeszcze godzina. Możemy skończyć. Bałam się, że nie wystarczy mi ogniska, bo to miałam godzinę coś. Dobra, mamy niedźwiedzia. Na workach stoję. Tych worków to się zrobiło. Tak jedno w drugim. Dobra. Ile mamy? No widzicie? Jest dużo bezpieczniej teraz chodzić. Tylko, że... No bo nie wiem, czy bezpieczniej, bo... Jest pod wieczór. To wilki, to wiecie. Okej. Niech sobie tam jest. Ja się tu zajmę mięskiem. Dobra, to chyba 17, to wystarczy mi tam tego ogniska jeszcze, nie? Godzina wyłapać. No jeszcze pan Wiczek i na klaustrofobie by było. To muszę to usmażyć. Próbujemy. Czy zginiemy na pasożyty, czy nie? A, jeszcze to ognisko zapomniałam. 28, co tam mamy? Jego dzięki, to wystarczająco myślę dla nas. Co by się tam spodziewał, Andrzej, że tu tak świetnie załatwisz. Wilson się powinien od ciebie uczyć strzelania. Jeszcze 14 minut, to jeszcze coś tu zbierzemy. Będzie noc, a to niedobrze. O, ja nie mam gdzie tu spać. Bo musiałabym się wrócić z powrotem do jaskini, ale taka opcja nie jest kusząca za bardzo. Dobra, chwila prawdy. Przekonamy się, czy mięso z niedźwiedzia jest... da nam pasożyty na 5 poziomie gotowania. Tak. Niestety tak. To nie jemy tego. Ach, to niedobrze. Zostawimy to. Nie interesuje mnie takie mięso. Miejmy nadzieję, że jakoś przetrwam. Dobra, gotuję herbaty. Muszę być dużo. To niedobrze. To mnie dziwne, co nie, że pasożyty. Ja tu nie mam żadnej wzmianki o tym, że pasożyty. Nie, że nie jesteśmy chronieni. Dlaczego mi pisze, że nie cierpię na pasożyty? Dlaczego mi to napisali? Powinno nie być tego.
A tutaj mam, że nie cierpimy na pasożyty. Jest napisane. Nigdy nie cierpisz na pasożyty ani zatrucia pokarmowe. Tego nie powinno być na tym poziomie tutaj. Powinien to tutaj poprawić. Żeby to nie było mylące, jeśli nie działa, to nie? Dobra, ja bym chciała jeszcze kory brzozy znaleźć trochę, bo zajęłam się tutaj tym niedźwiedziem i w sumie to nic mi to nie da. Tu jeszcze będzie godzina, to... sobie mogę tutaj poszukać. O, pan Jelonek tam. Już lepsze mięso. No widzicie, cieszyła się, że mam piąty poziom, ale to mi nic nie daje. Które kiepsko to no jest rozwiązane, myślę. Dlaczego pasożyty możemy mieć? Dlaczego mi tam pisze, że nie mogę, że nie cierpię na pasożyty? To się mi tu wszystko nic nie zgadza. No nic, jeszcze możemy dostać pasożytów. Tyle z tego będzie. Dlaczego tu nie ma kory brzozy? Powinna być masa kora. A tu nie ma nic. A wyrzutki to sobie zabiorę. O, także mamy sprawdzone. Że na pewno się nie da jeść niedźwiedzi. No to ciekawe jak z tymi potrawkami. Może to jedyna opcja, żeby zjeść niedźwiedzia. Że jeszcze wiczek potrzebny. No, ty nie znalazłam żadnej kory brzozy w pobliżu, nie? Jak to tak? No to mięsa nie ma. Niedźwiedzie są bezużyteczne. Jedynie na tą skórę, no to będę mieć już na naprawy, jakby to. Ale my nie przeżyjemy tutaj żadnego większego starcia. Co to było? Kolejny niedźwiedź? Straszny ten las. Dobra, trzeba się ogrzać i zmykać stąd. Może się trafić dużo, może. Z moim szczęściem to wszystko możliwe. No, gotować nie muszę, bo mam piąty poziom. Kurować jedzenie. No to tak, żeby coś porobić, to nie, bo ja nie potrzebuję tego mięsa tutaj. Po prostu tak, żebym się ogrzała. I nóż sobie wstępić. Uwaga. Trzeba się napić. Nie mam wody? Wody potrzebuję. Bardzo lepiej. No nie wiem czy iść, bo ja coś czuję, że jak tylko zabiorę ten zaprzęg w ręce, to się pojawi zorza. Jeszcze kawałek mamy. Czy jest dość zimno? Jest zimno. Niestety mamy noc. A ile takich stopni? Nie, 23. No i pasożyty. Coś czuję, że dostanę. Moim szczęściem to jest możliwe. Dobra, to piję herbatę. Idziemy. Miejmy nadzieję, że przetrwamy. Te worki zostawiamy do niczego to. Nam potrzebne nie jest. No i teraz nie wiem, czy wilki będą bardziej tutaj na mnie.
postrzegać, bo jesteśmy, jakby nie powiedzieć, śmierdzące troszkę jelitkami. Nie ma kury przodu, serio? Coś jest. To nic. Herba takie mam przetrwać. Jeszcze potrzebujemy polować, bo się nie da jeść niedźwiedzi. To z tego, że upolowałam go, jak nic nie możemy z tym zrobić. Jeszcze mogę dostać zatrucia. Ale tu mamy jakąś szopę. Serio, żadnej kory. Myślałam, że dużo więcej znajdziemy tej kory przody. Mam nadzieję, że tam wszystko zabrałam, co? Chyba niczego nie wyrzucałam tak jakoś za bardzo. Traktorek. Szopa jakaś tutaj. I to teraz trzeba iść. Sprawdźmy, czy coś się znajdzie. Tu nie ma nic, skrzynka tylko. W miarę pogodna ta noc jest. Widzę, że jeszcze mamy jagódki. Gdzie to teraz tak właściwie? Tutaj też? No to pojadą tego niedźwiedzia i będę chora. To niedobrze. Ok, tu mamy jakąś kolejną szopę. O, i tu mamy... A! Jest już farma! A, fajnie. Szybko dotarłam tu. Nie miałam tak daleko w sumie. Ja się tutaj bałam. Czy sobie tutaj pospać, czy iść dalej? A, myślę, że... Nie zwlekajmy. Noc jest w miarę okej. Okay. Chyba, że zorza nagle wejdzie. To już nie będzie okej. Okay. Czyli tam jest jakiś płotek. Czekaj, co to? Nie mam jakoś tam iść? Bo się rysuje jakaś droga. Dobra, to idę tędy. Serio, mnie to nic nie okrzało? Że się... Ale przepraszam, czy mnie nic nie okrzało. Może jakaś ufita była to? Nie, woda. Nic mnie to nie ogrzewa. Dobra, to idę tutaj. Idę przespać, bo te herbaty też nie działają, to dobrze. Będzie z powrotem. No właśnie, jest tak zimno, że te herbaty to do niczego. Piję i nikt mi to nie daje. Wyjdę się tu przespać. No w sumie jesteśmy też zmęczeni. Wyjechałeś krzywo. Dobra, tu są jakieś drzwi. Już zakręcić. Też tutaj bierzemy rybę. Dobra, tyle szybko do drzwi. O, już zimno.
Dobra, będzie moja ryba. Oby te pasożyty do mnie weszły. Dobra, idę tutaj spać. Niepotrzebnie te herbaty zmarnowałam tam, aż dwie. To mi nic nie dawało. Okej, pieworli. Panko. Dobra, ja się tutaj wysłałam, podbieram tutaj jeszcze później skrzynki i znowu poszłam spać. Także powinno być dobrze. Widzę, że jest słońce, to może rozpalimy na dworze. Pochodnie, znaczy od lupy. Raczej nie. Ale nie jest źle, widzę. Możemy iść. Dobra, to sobie pójdziemy za chwilę, tylko jeszcze rozpalę ognisko. Dobra, mamy już herbatki. Jeszcze się nie napiłam, ale nie mamy za wiele, a nie wiem, czy się pogoda nie zmieniła, bo tutaj sobie gotowałam też troszkę wody. No nie jest za dobrze. A wejdziemy. Gdzieś tutaj musimy dotrzeć. Tam jest ten most. No to tędy gdzieś tutaj do drogi jak szliśmy. Może będzie jakoś. Mogę się śnieżyca nie zrobiła, bo to by nie byłoby ta dobra opcja tutaj dla mnie. Dobra, chodźmy tam prosto. Pan króliczek sobie skacze. Ej, panie króliczku, nie ma tu wilków w ogóle. Jak potrzebuję jedzenia, to nic tu nie ma. Jeden królik na tej farmie. Ostatnio jak przechodziłam, to było tylko moje leni. No to, panie króliczku, jeszcze mi się tutaj odbije to. Że mamy pasożyty. Giniemy przez to i znowu będziemy mieć taką jak najtrudniej miałam. Też miałam iść tutaj do kaniona, ale dostałam pasożytów i poszłam na jezioro tajemnic. Myślę, że my nie chcemy już iść na jezioro tajemnic. Jeśli ginę, to ginę. Wolałbym oczywiście. Nie, ale. Dobra. Wychodzimy tędy. Myślałam, że się włączy jakaś śnieżyca, ale na razie idzie dobrze, w miarę. Bardzo zimno, bo jest, no już pod wieczór, no. Ale tutaj wątpię, bez podwójnej kurtki to będzie to bardzo ciężko. Myślę, że gdybym już ją miała, to może byłoby lepiej. No nie wiem, może twardy jeszcze będziemy nosić, jeśli to by nam nawet pozwoliło tutaj chodzić na dwie kreski. To bym sobie nosiła, tylko nie wiem, czy zabrałam farby. Chyba nie. Nie pamiętam już. Mamy farby, czy nie? Czy je spakowałam, czy zostawiłam w stoliku na jeziorze? Być może. No dobra, nawet to idzie, to nasza podróż. Nie jest najgorzej, ale. Najlepiej też nie, bo tam myślałam, że znajdę więcej koryprozy, a tu tak za bardzo to nie mamy. Dwie herbatki tylko. Dobra, już tam widać, widzę grzybka, to bierzemy. Już tutaj siłą stanie to. No ale jak stoję, to i też nie spada. Kiedyś nic to się nie ogrzewam, ale lepiej już jak ostatnio, w ogóle nie poczułam, że coś mi przybyło.
Może damy radę, może nie. Ja nie widzę, żeby tu było jakoś lepiej, także dlatego idziemy. Nie czekamy, bo wątpię, żeby mi coś to dało, poza tym mamy kolejną skórę. Także na prawe by było dobre. Także jeśli braknie tutaj ogrzania, to dzięki temu ogrzaniu to mamy dwa razy więcej czasu tutaj na marsz. I mimo to, że mamy tutaj zaprzęg i to wszystko, który też nas troszkę spowalnia, myślę, szybciej by szły, gdybym... A, może tędy. Oj, panie króliczku. Gdybym go nie miała, to nie, ale... No, możemy. Wiecie co, ja tutaj zerknę sobie. Teraz trzeba iść tam, o, gdzie jest widać farmę. Ale ja sobie zerknę, bo nie wiem, czy tu byliśmy w ogóle. Ja w ogóle tu wchodziłam. No nie. Można znaleźć czapkę, tylko czy tam będzie, to nie wiem. Trzeba zerknąć. Można spać. Nic ciekawego nie ma. Nie wiem, czy tam w tym plecaku będzie, czy tak leży. Chyba leży, tak powie. No, przyda mi się tutaj jakieś ogrzanie. Jak muszę pić herbatę, to nie wiem, czy tutaj nie posiedzieć. Może bym mogła wyjść i dalej podróżować, to muszę wypić herbatę, czyli może lepiej sobie tutaj napełnić. Nie będzie to samo i zajdę sobie spokojnie już. Będą pomoli. Nie ma. A tutaj chyba powinna leżeć, to nie? Co tu mamy? Nie ma czapeczki. To ja będę musiała znowu upalić ognisko. 2 godziny, dobra. Żyjemy? I to herbata już jest tutaj. Ciepła jeszcze, to mogę iść. Widzicie to? Nie jest tutaj źle. Napiję się już teraz. A nie wyciągam, dobra. Tak musiałabym pić. Nie jest za dobrze, bo mamy tylko jedną jeszcze. Mogę może pochodzić, to nie? W tym lesie tam. Nie mam ognisko. Lepiej zbadać. Bo musi mi to wystarczyć teraz. Żeby dotrzeć. A jak stąd wyjdziemy? Miejmy nadzieję, że kurka pomoże. Ale ja potrzebuję jeszcze upolować coś. Gdzieś, proszę, stań. Nie mamy czasu. Spójrzę już. Dobra. Trochę daleko, ale mogę zrobić ognisko. I znowu będziemy. Ale może to później sobie, co? Dobra, żeby nie się nie zmarnowała, chodź, idziemy. A ty powinnaś załadować ją na stanie i tyle. Tu jest domek. Okej. Mamy jedzenie. Niedźwiedzie się nie da jeść. Szkoda, bo byłoby sporo mięsa, to zostają tylko łosie. Gdzie, gdzie to jest ten? Ale tutaj w tę stronę może być. Zapowiada się jakaś śnieżyca i nie chciałam tam zostawać. Zresztą do domu, to jeszcze mięso jest.
No tak, to jest styk. A właśnie, no nic, te skóry, żeby tam zabrać. Tu już nic nie znajdę, niestety, ale to tu książka. Zdecydowana. Ale mam tu kolejne puszki, skóra, ducha oczywiście, bo już tyle czasu minęło, to powinno być, to nie? Patyki mogę puścić, tak. Ruszyć. A tu jeziorka. Nie ma nic, ja upuść. No, co to jest? Kolejne. Ale nie ma syropu balonowego. No, zabiorę jeszcze te rzeczy tam, które mają się suszyć. To szybko. Dobra, żyję. Okej, mogę robić kolejną kurtkę, tylko trzeba sobie jeszcze tego jelonka tam przywieźć. No, mogę to myślę jakoś tam zrobić. Rozpalę ognisko, podsiartuję i możemy myślę działać. Dobra, to te skóry tu jeszcze wyładuję, bo nie są mi potrzebne. To jest świeża, dobra. A te jajka też tam, dobra. Patyki tutaj też jeszcze są. Mam dwie skóry. No widzę, ta w ogóle jest elegancka. Tutaj też jest bardzo zniszczona. Dobra. To lodówki. Zawsze go żebyśmy też mieli miejsce. To zapakuję, żeby nie przenosić ciągle tego samego. Tam jest z powrotem garnek. A dobra. To nie trzeba. Tabletki. Tam jest to wszystko. Parę sobie zabiorę. Dobra. Porę mam jedną. No widzicie? I nie ma herbaty. Nie wiem, czy tam jakieś miałam. Tu mam tylko 16. To nie ma z tego herbaty. Ale mamy mąkę. I... 0,15. No to też z tej mąki tutaj tyle, co nic. Aha, fajnie. A... czekajcie, a jakieś buki starsze w ogóle? ,20, to nie da rady. Czyli jakieś takie tutaj z tych. To z jeleninką zrobimy. No i co? Co ja mam robić? Dobra, zapiszę sobie tutaj. Przetransportuję tego jelenia. Nie będę mogła robić, myślę, kolejną kurtkę. Także mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. I to będzie w nim wszystko. I właśnie życia jest na dworze. Możemy sobie sprawdzić. To nie bardzo jest, jak tego jelenia tam zdobyć. Tak, niestety. Powie sobie. Dobra. Mam zapisane, także mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. I to będzie w nim wszystko. Musimy czekać. Będę jeść pałki zapewne.